Dzień dobry. Nazywam się Danuta Sowińska, jestem suicydolożką, członkinią Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, doktorantką Uniwersytetu Gdańskiego. Wraz z zespołem fundacji, z doktorem Kosą Kołodziejem, z doktor Weroniką Kamińską, jak i również z policjantką Eweliną Szulczak, przeprowadziliśmy badania wśród osób uczniowskich. Zrobiliśmy pilotaż w dwóch szkołach gdańskich, jak i również przeprowadziliśmy badania ankietowe w szkołach w województwie pomorskim, w województwie łódzkim i w województwie mazowieckim. Badania były przeprowadzane w ten sposób, że przeszkoliliśmy kadrę pedagogiczną, która na podstawie wiedzy uzyskanej na szkoleniach, które ja przeprowadziłam, jak i również kilka suicydolożek, suicydologów, Hanna Lubert, jak i również ksiądz Jarek Magierski, Agnieszka Baranowska skupiała się na sytuacji relacyjnej uczeń-rodzic, Ewelina Szulczak mówiła o niebieskiej karcie i na podstawie tej wiedzy kadra pedagogiczna przeprowadziła ankiety z osobami uczniowskimi. Pierwszy pilotaż były to ankiety papierowe, kolejne to ankiety internetowe przez Google Forms i w ten sposób uzyskaliśmy 1377 odpowiedzi poprawnie wypełnionych. I to, co jest dla nas najbardziej zaskakujące i bardzo, bardzo smutne, że ilość osób, które zaznaczyła bezpośrednio znajomość przez ucznia osoby z próbami lub myślami samobójczymi, to jest aż 59% osób uczniowskich odpowiedziało: tak, znam kogoś, kto jest po próbie samobójczej. 59%. Co oznacza, że młody człowiek mówi swojemu rówieśnikowi o tym, że jest w kryzysie suicydalnym. To nie tak powinno wyglądać. To powinno wyglądać w ten sposób, że to młody człowiek idzie do dorosłego, do zaufanego eksperta, ekspertki, do pedagoga, pedagogzki, psychologa, psycholożki szkolnego i mówi o tym, że myśli o próbie samobójczej. Natomiast o myślach samobójczych tutaj jest przeogromna liczba, również 72% zna kogoś, kto ma myśli samobójcze. Te liczby pokazują, że to my powinniśmy wzmacniać młode osoby, żeby miały zaufanie do dorosłych, żeby chodziły do nas i mówiły o tym, że mają takie myśli i że chcą podjąć próbę samobójczą. Powinniśmy ich od tego odwieść mądrze, powinniśmy rozmawiać, powinniśmy mówić, że życie warte jest rozmowy. Jeżeli chodzi o bezpośrednią znajomość przez ucznia osoby z próbami i myślami lub myślami samobójczymi, najczęściej jest to przyjaciel, przyjaciółka. Osoby zaznaczają powyżej 56%. Kolega, koleżanka z klasy 31%, niespełna 10% to rodzeństwo bądź rodzice. Jeżeli chodzi o myśli samobójcze wśród osób uczniowskich, ta liczba jest również bardzo wysoka. Aż 48%, prawie 49%, powiedziało, że ma myśli samobójcze. 49%, co oznacza, że w Polsce co druga osoba uczniowska myśli o tym, żeby popełnić samobójstwo. Myśli o tym, żeby sobie poradzić z cierpieniem, jakim jest życie. To jest nasza rola dorosłych, żeby pokazać młodym ludziom, że warto żyć, że życie jest tylko jedno, że są takie momenty, że jesteśmy smutni, a potem zdarzają się takie momenty, że jesteśmy szczęśliwi, że ten ciężki moment, że to cierpienie, że ten lęk, że ten strach, że on minie, że to są takie uczucia, które są bardzo ciężkie, ale one przeminą. I bardzo ważne jest to, żeby pokazywać młodym ludziom i przede wszystkim nie bagatelizować ich problemów. My nagraliśmy reportaż filmowy Moje problemy nie są błahe, gdzie cytat pochodzi dokładnie z wypowiedzi dziewczyny z niepełnosprawnością, Danieli Walkowskiej, która dokładnie mówi o tym, że rodzice w wieku 9 lat bagatelizowali jej problemy i to był pierwszy z aspektów, dlaczego chciała popełnić samobójstwo.
bo jej problemy były bagatelizowane. Więc bardzo ważne jest to, żeby nie bagatelizować problemów młodych ludzi, bo jeżeli mówimy do młodego człowieka, o, jakie ty masz problemy, jak dorośniesz, to dopiero będziesz miał problemy. No to młody człowiek sobie myśli, to ja już sobie ledwo daję radę z moim życiem, to będzie jeszcze gorzej, jak będę dorosły? I to jest też moment, kiedy my dorośli powinniśmy zmienić naszą narrację, powinniśmy zmienić to, co mówimy do młodych ludzi, żeby im powiedzieć to, co powiedziałam wcześniej. Są takie sytuacje, że jest nam ciężko, ale to minie. Kiedy zapytaliśmy w ankiecie, czy kiedykolwiek miałeś próbę samobójczą, tak odpowiedziało przeszło 17%. Jedną próbę miało 8%, więcej niż dwie miało 6%, więcej niż 5 miało przeszło 2%. Co też pokazuje, że młodzi ludzie mają próby samobójcze i niestety ta osoba, która jest po próbie samobójczej, ma niestety największy procent, że po raz kolejny tej próby samobójczej dokona. Kiedy zapytaliśmy, jaki jest powód tego, że masz myśli samobójcze i że podjąłeś próbę samobójczą, odpowiedź jest problemy z nauką. 43% osób uczniowskich odpowiada problemy z nauką. Nadmiar nauki, za dużo nauki, nie daje rady. Jesteśmy przeciążeni nauką, codziennie kartkówki. Mam się przygotować do egzaminu ośmioklasisty, mam zrobić próbę matury, a codziennie mamy kartkówki czy z geografii, czy z historii, czyli na przykład takich przedmiotów, które nie są na egzaminie. Dajcie nam więcej luzu. Kiedy zapytałam się młodego człowieka w liceum, jak żyjesz od kwietnia do czerwca, powiedział, że śpi po 4 godziny, bo ma tyle nauki, że nie ogarnia, że musi się tyle uczyć. Kolejny powód myśli i prób samobójczych to depresja, 41%. Poczucie odrzucenia w grupie rówieśniczej, 35%. Brak akceptacji ze strony rodziców, 25%. Brak przyjaciół, 24%. Przemoc ze strony kolegów, koleżanek, 20%. Śmierć bliskiej osoby, 14%. Izolacja związana ze zdalnym nauczaniem, 12%. Czyli to wcale nie było tak, że to wszystko przez pandemię. Często zrzucamy winę na tą pandemię, ale to pandemia tylko uwypukliła problemy. To nie jest całe źródło problemów. Bóle psychosomatyczne, przemoc ze strony rodziców około 10%, rozwód rodziców 8%, orientacja psychoseksualna 8%, tożsamość płciowa 7%, uzależnienie rodziców prawie 7%. Młodzi ludzie wołają o pomoc. Młodzi ludzie mówią do nas, dorosłych, nie bagatelizujcie naszych problemów. Młodzi ludzie mówią o tym, traktujcie nas partnersko. Drodzy dorośli, ja również jako przedstawicielka osób dorosłych apeluję do tego, żebyśmy potraktowali młodych ludzi poważnie, bo codziennie odbiera sobie życie kolejna osoba poniżej 18 roku życia. Te badania są przerażające. Dziękuję bardzo i jeżeli Państwo chcecie zapoznać się szerzej z naszymi badaniami, zapraszam na stronę diversity.pl.org. Tam możecie w zakładce prewencja suicydalna ściągnąć nasze badania i dokładnie się zapoznać. Dziękuję za zaproszenie. Proszę wybaczyć, że mnie nie ma z Państwem na miejscu, ale plany nie pozwoliły mi być dzisiaj z Wami. Dziękuję. I życzę wspaniałych kolejnych wykładów i paneli. Wszystkiego dobrego.